pierwsze umocnienia, w miejscu późniejszego zamku, stanęły za panowania Bolesława Krzywoustego. Zostały przypuszczalnie zniszczone podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku. W miejscu drewnianego grodu, murowany zamek zbudował król Kazimierz Wielki, który następnie przekazał go w dzierżawę marszałkowi Królestwa Polskiego, przedborowi Zbrzycia. Z dokumentów wynika, że przedbór przeznaczył na wzmocnienie fortyfikacji znaczną sumę pieniędzy. W 1387 roku Władysław Jagiełło nadał zamek Włodkowi z Czarbinowic, Cześnikowi Krakowskiemu, ale jednocześnie zapisał przedborowi kwotę 300 grzywien groszy polskich na zamku i mieście Dobczyce z przynależnościami, jako rekompensatę wydatków poniesionych wcześniej, podczas dzierżawienia zamku. Wtedy to obiekt, wraz z Włodowicami, Koczurowem i fortalicją w Wiesiłcer, stał się własnością rodu Włodków herbu Sulima, którzy władali nim prawie 100 lat. Warownia była doskonale wkomponowana w teren. Z trzech stron osłaniały ją wysokie skały, a obwód zamykał kamienny mur, wjazd prowadził wąską szczeliną między skałami. W 1470 roku zamek oraz przyległe dobra ziemskie kupili od Sulimów majętni mieszczanie krakowscy, Ibram i Piotr Salomonowiczowie. Od nich dobra ogrodzienieckie przeszły na własność Jana Feliksa Rzeszowskiego, proboszcza przemyskiego i kanonika krakowskiego z Przybyszówki. Właścicielami zamku byli w owym czasie również bracia Jan, Andrzej i Stanisław Rzeszowscy. W 1492 roku Jan Feliks Rzeszowski w imieniu swoim oraz braci odstąpił zamek Janowi II Pileckiemu w zamian za niespłacony dług. Po śmierci Jana Pileckiego zamek w 1496 roku odziedziczył jego syn Mikołaj Pilecki. W 1521 roku, z powodu długów, Mikołaj Pilecki zastawił zamek Ogrodzieniec i okoliczne dobra Mikołajowi Chełmskiemu, który swój zastaw przekazał w 1523 roku Janowi Bonnerowi, burgrabiemu krakowskiemu. Długi Pileckiego tak się zwiększyły, że 22 stycznia 1527 roku przekazał na własność zamek wraz z okolicznymi dobrami Mikołajowi Chełmskiemu, a ten przekazał go Sewerynowi Bonnerowi, który w latach 1530-1545 przebudował i rozbudował zamek o nowe skrzydło, przekształcając średniowieczną warownię w stylu gotyckim na renesansowy zamek. W 1562 roku zamek przeszedł w posiadanie Jana Firlieja, marszałka wielkiego koronnego, jako męża Zofii, córki Seweryna Bonnera. W 1587 roku zamek zdobyły wojska arcyksięcia Maksymiliana, pretendenta do tronu polskiego, a w 1655 roku został częściowo spalony przez wojska szwedzkie, które stacjonowały w nim prawie 2 lata, rujnując znaczną część zabudowań. Kolejnym właścicielem został w 1669 roku Stanisław Warszycki, kasztelan krakowski. Zamek Ogrodzieniecki za jego panowania został częściowo odbudowany po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów. Około 1695 roku zamek przeszedł w ręce Mcińskich. Następnie w 1702 roku znacznie ucierpiał wskutek pożarów zniekonego przez wojska szwedzkie Karola XII, który strawił ponad połowę zamku. Praktycznie nie podjęto już jego odbudowy. Zamek około 1784 roku od rodziny Mcińskich odkupił Tomasz Jakliński, lecz nie dbając o jego stan techniczny, doprowadził do całkowitej ruiny. Ostatni mieszkańcy opuścili zrujnowaną warownię około 1810 roku. Kolejnym właścicielem Ogrodzieńca był Ludwik Kozłowski. Ten zupełnie nie liczył się z zabytkową wartością budowli, niszcząc mury w celu pozyskania budulca i sprzedając zamkowe wyposażenie Żydom. Ostatnim właścicielem warowni została pochodząca z pobliskiego Zaścianka rodzina Wołczyńskich.
Po 1944 roku obiekt znacjonalizowano. Prace konserwatorskie, zmierzające do zachowania zamczyska, w formie trwałej ruiny, i udostępnienia go zwiedzającym, rozpoczęto w 1949 roku, a ukończono w 1973 roku. W najniższej kondygnacji, kurzej stopy, zachowały się fragmenty renesansowych fresków, przedstawiających lilię.